Jestem przekonany, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa na tych mistrzostwach, a w meczu z Kolumbią udowodnimy wszystkim, że ci, co nas już skreślają, bo tak można mówić, wiele osób już gdzieś na nas postawiło krzyżyk. Nie jest dobrze w polskiej drużynie po porażce z Senegalem i sztab szkoleniowy musi zrobić coś nowego, coś zmienić, żeby ta drużyna zaczęła grać lepiej i pokonała Kolumbię w niedzielę. Przemek Ofiara, witam w kolejnym odcinku futbologii dzisiaj smutnej, no bo wszyscy cały czas mamy moralnego kaca po tym spotkaniu w Moskwie. Wierzymy oczywiście w to, że z Kolumbią będzie lepiej, będzie zwycięstwo i 3 punkty. Ale gra Polaków w meczu z Senegalem średnio nas do tego uprawnia. Na pewno będą zmiany w składzie. Z tego, co tutaj się w Soczi dowiedziałem, jest duża szansa na występ Bartosza Bereszyńskiego na prawym wahadle. Zmieniłby prawdopodobnie Jakuba Błaszczykowskiego. Chęć zwycięstwa w nas jest olbrzymia i była również przed Senegalem i to się nie zmienia. Natomiast na pewno ta odwaga, ta szybkość reakcji, ta szybkość gry piłką na pewno to tylko i wyłącznie może pomóc i pozytywne nastawienie, bo mamy na pewno dużo umiejętności, jeżeli będziemy grać jako jedność, jak drużyna i walczyć jeden za drugiego, to już ta drużyna udowadniała, że można wygrać z każdym i jestem przekonany, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa na tych mistrzostwach, a w meczu z Kolumbią udowodnimy wszystkim, że ci, co nas już skreślają, bo tak można mówić, wiele osób już gdzieś na nas postawiło krzyżyk, my wręcz przeciwnie, wierzymy w to, że ten mecz wygramy i wrócimy na te odpowiednie tory, bo ten mecz z Senegalem nie ma co mówić, temat zamknięty, mecz nieudany i tyle. I tylko mam nadzieję, że to wzbudzi nas dodatkowe emocje i dodatkową wolę zwycięstwa i że cała drużyna będzie jednością i zawodnicy, którzy grają, którzy wchodzą i którzy nie będą mieli okazji występować, będziemy głęboko w to wierzyć i wygramy mecz niedzielny. Obie drużyny na pewno będą chciały wygrać. Wiadomo, że również Kolumbia bardzo mocny skład osobowy i myślę, że czeka nas bardzo fajne spotkanie, bo rzeczywiście dwa podobne wyniki, 2-1. Obie drużyny zaczęły z delikatnym false startem i myślę, że czeka nas fajne spotkanie. Jestem przekonany, że to my z tego meczu wyjdziemy zwycięsko. No i jest jeszcze też duża szansa na występ Jacka Góralskiego. Adam Nawałka potrzebuje takich bulterierów jak Jacek Góralski. Zadaniem Góralskiego będzie przede wszystkim zniwelowanie Jamesa Rodriguez'a, czyli zawodnika, który jest wielką, wielką gwiazdą Kolumbii, przyjacielem Roberta Lewandowskiego, graczem Bayernu Monachium. Góralski może wielkich technicznych umiejętności nie ma, ale ma umiejętności do tego, żeby obrzydzić rywalowi grę w piłkę i sprawić, żeby odechciało mu się tych sztuczek technicznych. Także to będzie taka duża zmiana w polskiej kadrze. Cały czas pod znakiem zapytania jest występ Kamila Glika. Z jednej strony dowiadujemy się, że Glik jest w już bardzo dobrej formie, trenuje od kilku dni z zespołem, dolegliwości bólowe są coraz mniejsze, ale z drugiej strony dochodzą do nas też informacje, że z barkiem Kamila Glika wcale nie jest tak dobrze i występ z Kolumbią jest raczej wykluczony. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli nie Glik, to z pewnością Jan Bednarek, czyli zawodnik, który popełnił poważny błąd w meczu z Senegalem, ale nie ma innych zawodników, którzy mogliby tak spokojnie na środku pola Kamila Glika zastąpić. Reprezentanci Polski nie mówią tego wprost, ale widać, że niespecjalnie podoba im się pogoda, która tutaj panuje w Soczi. Jest upał, skwar, a przede wszystkim jest duszno, jest wilgotno. Naprawdę w takich warunkach nam, dziennikarzom, ciężko tutaj spacerować chociażby z samochodu do biura prasowego. A co mówić o piłkarzach, którzy muszą trenować przez 1,5 godziny, biegać po boisku. Jest to duży problem, dlatego Polacy zwykle trenują popołudniami. I sztab szkoleniowy już teraz niczego zmienić nie może, ale dowiedzieliśmy się, że również Brazylijczycy, którzy stacjonują tutaj w Soczi, są też z tego powodu niezadowoleni. No, jedynym plusem jest to, że prognozowana temperatura w Wołgogradzie na mecz z Japonią w czwartek
to jest 38 stopni Celsjusza. Także tu Polacy jakby przyzwyczają się w Soczi do tych warunków i z Japonią, miejmy nadzieję, będą czuli się jak w domu w Wołgogradzie. No ale z drugiej strony trening w tak niekomfortowych warunkach z pewnością sprawia, że piłkarze lepiej mogą poczuć się na plaży, no bo te plaże w Soczi są wspaniałe, można sobie poleżeć, poopalać się w tym słońcu, ale do treningu i do gry w piłkę, do walki o punkty, no to nie jest zbyt dobra pogoda. Na dziś w futbologii już wszystko. Mecz z Kolumbią już w niedzielę, ale zanim pojadę do Kazania, żeby relacjonować Wam stamtąd atmosferę i przebieg spotkania, zabiorę Was w miejsce, gdzie czuć polskie złoto. Zapraszam.